Witamy na naszym kanale. Prawie 40 tysięcy euro kosztowały kolekcjonerów tylko 10 przedmiotów antykwariatu. Które dokładnie? Dowiecie się teraz prosto z kwietniowego rankingu Top 10 najdroższych aukcji strony internetowej Violity. Nasz ranking otwiera licytacja z rozdziału ceramika, porcelana i szkło. Rzadkie biskwitowe popiersie 255 papieża Rzymu, błogosławionego Piusa IX, wykonane w Kijowie w listopadzie w 1852 roku. 76. zwycięska oferta przyniosła sprzedającemu 1476 euro. Znakomity, 1,5-kilogramowy srebrny wazon w stylu orientalnym, ozdobiony wysoce artystycznym grawerunkiem i Nello, zajął 9. miejsce w naszym rankingu. Oferta cenowa w wysokości 1727 euro okazała się największą w kategorii jubilerskie wyroby z metali szlachetnych. 8. schodek zajął unikalny wyrób tradycyjnego ukraińskiego rzemiosła – hutnictwa. Niezwykle rzadka w tak dobrym stanie – butelka niedźwiedź z hutnego szkła, która w XVIII wieku była nieodzownym atrybutem wiejskiego wesela, została kupiona za 2450 euro. Obraz z nazwą Noc nad Złotym Rogiem w Konstantynopolu, namalowany przez słynnego odeskiego pejzażystę Charlampiusa Castandiego na przełomie XIX i XX wieku, zajął 7. miejsce. Morski nocny krajobraz z autorskim podpisem kupujący wycenili na 2451 euro. Na 6. schodku znajduje się Rzadka Wyszogrodzka, znana również jako Włodzimierska, ikona Matki Boskiej, narysowana orientacyjnie w XVII-XVIII wieku. Święty obraz z podwójnym kowczegiem został kupiony za 2930 euro. 5. miejsce zajął bardzo rzadki banknot nominałem 2 karbowancy, który III Rzesza wyemitowała wiosną 1942 roku dla nowo utworzonego Centralnego Banku Emisyjnego w mieście Równe, stolicy założonego Komisariatu Rzeszy Ukrainy. 92. zwycięska oferta przyniosła sprzedającemu 2982 euro. 4. schodek otrzymał obiekt z rozdziału Horologia, chronograf słynnego szwajcarskiego producenta zegarków klasy luksus Longines. Zegarek w stalowej kopercie, wyprodukowany około 1934 roku, został kupiony za 3677 euro. W trójkę liderów naszego rankingu wszedł przedmiot z rozdziału numizmatyka. To dość rzadka złota moneta czasów panowania cesarza Mikołaja II. 10 rubli, karbowane w 1910 roku, która z ceną sprzedaży 3966 euro stała się najdroższą monetą kwietnia. Najdroższą aukcją z rozdziału falerystyka stał się order ZSRR za osobiste męstwo, który był założony w 1988 roku i do rozpadu Związku Radzieckiego zdążył nagrodzić nie więcej niż 700 kawalerów. Nagroda została sprzedana za blitz cenę w wysokości 7229 euro. A poczesne pierwsze miejsce zajął bardzo rzadki bukinistyczny artefakt, drugie dożywotne wydanie Mykoły Wasiliewicza Gogola, Wieczory na Hutorze obok Dykanki, w 2 tomach. Wybitny zbiornik opowieści, wydany w 1836 roku, w bardzo dobrym stanie został kupiony za 10072 euro. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przepuścić kolejnych filmików o najdroższych przedmiotach antykwariatu. Chronimy historię razem z Violity.